W Lublinie odsłonięto tablicę upamiętniającą profesor Elżbietę Starosławską, byłą dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Profesor Elżbieta Starosławska była specjalistą w zakresie onkologii. Swoją karierę zawodową rozpoczęła we wrześniu 1978 roku, a jej misją była przede wszystkim służba pacjentom. Wykorzystywała w swojej pracy intuicję, wiedzę i doświadczenie. W 2006 roku stanęła na czele Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Dziś w Lublinie odsłonięto tablicę pamiątkową na jej cześć. Każdy, kto znał mamę, wie, że to centrum było dla niej jak trzecie dziecko, a na pewno pierwszy dom. Spędzała tutaj większość swojego czasu. Zawsze mówiła, że marzy o tym, żeby to centrum było szpitalem nowoczesnym. Mówi Patryk Starosławski, syn świętej pamięci Elżbiety Starosławskiej. Marzenia o nowoczesnym szpitalu spełniły się dzięki determinacji, zaznacza marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Dla niej nie było słowa takiego bardzo modnego w niedawnym czasie imposybilizmu. Ona, biorąc się za coś, wierzyła w skuteczność jej działań. Specjalny list na tę uroczystość wystosował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Profesor Starosławska niejednokrotnie gościła w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie podczas prelekcji dzieliła się swoją wiedzą. Szczególnie doceniała swój zespół, mówi założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Tylko wielkie dzięki Panu Bogu za taką osobę, ale również jeżeli za cały zespół. Pani profesor z wielką miłością mówiła o całym zespole. Tak cieszyła się każdym. Ja tylko mówię, dziękuję Panu Bogu, że spotkałem takiego człowieka i jeszcze bardziej można było uwierzyć w człowieka. A Lublinowi to gratuluję, że jest takie centrum. Myśląc o Pani profesor, to wiecie Państwo, co myślę? Tak się modlę, Panie Boże, żeby Polacy tego nie zepsuli. Centrum wciąż się rozwija i cieszy zaufaniem wśród pacjentów, zaznacza Piotr Matej, pełniący obowiązki dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jest w tak zwanym systemie leczenia onkologicznego, tak zwane SOLO 3, czyli ośrodek o najwyższym referencyjnym stopniu. To było marzenie, oczekiwanie i dążenie. Dzięki temu dzisiaj ośrodek jest ośrodkiem koordynujący, specjalistyczny ośrodek leczenia onkologicznego. Na tym nie poprzestajemy. Rok 2024 i rok 2025 to kolejne lata inwestycji w zakresie rozwoju. Profesor Elżbieta Starosławska była niejednokrotnie nagradzana za swoją pracę. W 2023 roku otrzymała złoty medal Sapientia et Veritas za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej. Papież Benedykt XVI odznaczył ją rycerskim orderem Świętego Sylwestra. Pośmiertnie prezydent Andrzej Duda przyznał jej Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 4 marca w wieku 71 lat.